Wyobraźcie sobie bardzo dobrego lidera. Jaki jest? Propozycję takiego lidera daje nam Bad Batch, który moim zdaniem jest idealną personą do naśladowania, nawet jeśli nie chodzi o to, by być liderem. Hunter zachowuje spokój w trudnych sytuacjach. Pomyśl zanim coś zrobi. Nie daj się głupio ponieść emocjom. Pomyśl, jak wiele razy podjąłeś złą decyzję, tylko dlatego, że się nie zastanowiłeś i zadziałałeś w efekcie. Jest zaradny i zdecydowany w stresogennych sytuacjach. Te cechy mogą definiować dobrych przywódców. Czuje odpowiedzialność za swoje decyzje. W odwrotności do Bojacka z poprzedniego odcinka. Nie zwala ich na nikogo ani na nic. To on podejmuje decyzje i musi się z nich uczyć. Przy tym też się nimi nie zamartwia. Do tego, gdy za coś bierze odpowiedzialność, można być pewnym, że tego dopilnuje. Mimo bardzo trudnej sytuacji, ukradnięcia jego statku, zostania bez transportu, kłócących się towarzyszy, przytłoczonej podopiecznej, zniszczenia towaru, po który tu przybyli, oraz zostania uwięzionym w jaskini, nie daje się ponieść emocjom i stanowczo próbuje ogarnąć sytuację oraz towarzyszy. Empatia to zdolność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi. Dobry lider zwraca dużą uwagę na emocje swoich kompanów. Dobrze wie, że jeśli będą się źle czuć, to przestaną już być zgodni ze sobą. Pojawią się konflikty, aż w końcowym efekcie wszyscy przez to zginą. Do tego wie, jak używać empatii. Nie wiemy, czy umie to, bo taki już był, czy się tego nauczył, ale pamiętaj, że ty możesz starać się tego nauczyć. Hunter obrania niewinnych i bezbronnych. Zapewne łatwiej by ci było pójść za kimś, kto jest obrońcą niewinnych, niż za kimś, kto jest ciemiężycielem. Stosuje amerykańską zasadę, za wszelką cenę nie zostawiamy ludzi na polu bitwy, co daje im psychiczne poczucie bezpieczeństwa, że nieważne co, reszta może się dla niego poświęcić, byle go ratować. Zwraca uwagę na zainteresowania i uczucia swojej załogi. To wszystko sprawia, że gdy coś się dzieje, to do niego trwoga. Zawsze znajdą w nim opokę i przyjaciela. Trzeba przyznać, że gdy Hunter wchodzi, to ma kluczowe znaczenie jako żołnierz, czyli zna się na tym, czym kieruje. Dobrze zarządza zasobami, na przykład gdy nie daje rekerowi dokładki, bo wie, że kończą się zapasy. Jest strategiem, analizuje sytuację i ocenia, co będzie dobre dla drużyny. Ślepe posłuszeństwo czyni cię pionkiem. Prawdziwy lider chroni swoją drużynę. Hunter, mimo że był w pozornie bezpiecznym miejscu, to pamiętał, że jest odpowiedzialny za wszystkich, więc nie przestał być do końca czujny. Trzeba zauważyć, że Hunter nie jest dowódcą, a liderem. Dowódca rozkazuje, a Hunter prowadzi zresztą dyskusję o decyzji i chce znać ich zdanie. Do czasu, kiedy sytuacja robi się na tyle kryzysowa, że potrzebne są zdecydowane i szybkie działania. Dopiero wtedy Hunter rozkazuje, a reszta zazwyczaj chętnie go słucha. Tech tłumaczy zachowanie Crosshaira Rekerowi, na co Crosshair pyta się jego, dlaczego go broni, a on odpowiada: dlaczego mnie tak żarliwie bronisz? Wcale nie bronię. Rozumiem cię, co nie znaczy, że się z tobą zgadzam. Moim zdaniem taki właśnie powinien być lider. Starać się zrozumieć swoich podwładnych, ale to nie znaczy, że ma się z nim zgadzać. Podobnie się zachował Hunter, gdy pozwolił odejść Echo do innej grupy, bo rozumie jego motywację i widzi, że temu będzie lepiej. Temu nie robi mu wyrzutów, ani nie próbuje powstrzymać go. Hunter nakazuje Techowi naprawić błąd, który zrobił, mówiąc niedyplomatycznie o Medze. Co za tym idzie, dba o relacje między swoją zgrę. O ich rozmowie będzie powiedziane w następnym odcinku, więc jeżeli chcesz być dobrym liderem, to najlepiej spełnić te wszystkie cechy, jakie tu zostały wymienione. A trzeba przyznać, że jak na takie ciężkie warunki i ograniczone możliwości, to Hunter zadbał o to, żeby poczuli się jak swego rodzaju rodzinie.